W Rzeczy o Biznesie rozmawialiśmy już przed chwilą o centrach usług wspólnych. Okazuje się, że 250 tysięcy osób pracuje w takich centrach w Polsce, co jest ewenementem na skalę europejską i Polska jest największym takim miejscem, gdzie centra usług wspólnych tak prężnie działają. Nie mamy konkurenta, można powiedzieć, wielkiego na kontynencie. Takie centra również są i w Malezji, w Indiach, na Filipinach, ale jeśli chodzi o Europę, to prym wiedzie Polska. Polska nie tylko z pracownikami z Polski, ale i z Białorusi czy Ukrainy. Teraz już zmiana tematu. Jarosław Mikołaj-Skoczyń, członek zarządu Emersona. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak pan Jarosław, to wiadomo, że nieruchomości, a na rynku nieruchomości sporo się dzieje. Okazuje się, że początek roku zdecydowanie lepszy niż początek roku ubiegłego. 10% wzrost. Dokładnie czego? Oddanych miejsc, oddanych mieszkań, nowych do użytku. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o dane mieszkania w styczniu, w lutym, to pobiliśmy kolejny rekord, dlatego że około 30 tysięcy mieszkań zostało oddanych. W samym lutym 16 tysięcy, więc jest to bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę, i tutaj jest bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli teraz tak dużo się rozpoczyna nowych budów, to będzie to procentowało, bo te mieszkania są budowane w cyklu około 2 lat, półtora roku, 2 lata, więc 2019 też zapowiada się dużymi zwyżkami. Można powiedzieć, że pozwoleń na budowę wydano ponad 43 tysiące pozwoleń na budowę. To jest też absolutny rekord, ponad 11% więcej niż w 2017 roku. A w ogóle w 2018 planowane jest oddanie do użytku, nie rozpoczęcie, tylko oddanie do użytku, ponad 220 tysięcy mieszkań, czyli jeżeli już mamy podliczony 2017 rok, że to było około 178 tysięcy, no to jest to olbrzymi wzrost dwucyfrowy. Można powiedzieć, że rynek nieruchomości szaleje. Czemu? Czemu? Niskie stopy procentowe, czyli lokata firmy, kapitału. Tak, lokata kapitału. Firmy deweloperskie wiedzą, że jeżeli będą szybko budowały, to te mieszkania też szybko zostaną sprzedane. Druga sprawa to jest popyt. Musimy pamiętać o tym, że tych mieszkań w Polsce nadal brakuje kilka milionów. I nawet jeżeli oddajemy około 200 tysięcy rocznie nowych mieszkań, to jednak nie zasypujemy tej olbrzymiej dziury, która powstała przez kilkadziesiąt lat, prawda? Więc to na pewno jest taki plus. Musimy też pamiętać o tym, że dużo mieszkań nie nadaje się do użytku i one też wypadają z rynku, więc to nie jest tak, że mamy stałą substancję mieszkaniową na poziomie kilkunastu milionów mieszkań i to wszystko jest konstans, tylko też dużo mieszkań zostaje wyburzonych czy zmieniają przeznaczenie, dlatego że niestety nie spełniają już wymogów takich jak powinny być, jeżeli chodzi o mieszkanie. A do tego jeszcze przyjeżdża do Polski trochę ludzi młodych ze wschodu, którzy też, nie wszyscy, ale część z nich kupuje, jak pan kiedyś wspominał w tym studio, za gotówkę. Tak, w 2017 roku w samej Warszawie obywatele Ukrainy kupili około 400 mieszkań. Możemy powiedzieć, że to jest niedużo, ale jak na jedno miasto to jest sporo. Ale spójrzmy na wynajęcie. Wiadomo, że jeżeli w ostatnich latach przybyło do Polski, szacuje się od miliona do półtora miliona Ukraińców czy Białorusinów, to oni muszą gdzieś mieszkać. I tutaj właśnie jest ta olbrzymia hossa, jeżeli chodzi o wynajem mieszkań. Czyli warto kupić, zainwestować w mieszkania, dlatego że bardzo łatwo je później wynajmiemy i będziemy na nich zarabiali. W tej chwili przy kredycie nawet na 30 lat mieszkanie 35 metrów można wynająć w Warszawie w granicach 2000 zł. Kredyt będzie na poziomie 1200-1300 plus dochodzą opłaty licznikowe. Jeszcze nam może zostać około 200, nawet 300 zł, więc tak jakby te mieszkania same się spłacały. Proszę powiedzieć, mówi pan o tym, że 40 tysięcy nowych
pozwoleń na budowę. Jakie mieszkania się teraz budują? Bo pamiętamy, jak wiadomo, tak jak i gospodarka ulega różnego rodzaju fluktuacjom, rynek nieruchomości również był czas, kiedy budowało się duże metraże, wiele pokoi. Później zaczęto skłaniać się ku mniejszym metrażom i mniejszej liczbie lokali w takim mieszkaniu. Jakie teraz trendy są? Do 2008, czyli do tej Hossy, do końca Hossy, mieszkanie trzypokojowe musiało mieć 70-80 metrów. Polacy trochę szaleli, natomiast w tej chwili najchętniej kupowane mieszkania to jest około 30 metrów kawalerka, pokój z kuchnią, natomiast dwu-trzypokojowe mieszkanie to jest między 50 a 60 metrów, czyli te metraże nam się skurczyły. Można powiedzieć, że tak jakbyśmy trochę wrócili do czasów komuny, gdzie budynki z wielkiej płyty były budowane i właśnie trzypokojowe mieszkania były takie trochę jak klatki, czyli po kilkanaście metrów i właśnie trzy, czteropokojowe nawet mieszkanie miało 60 czy 65 metrów. Tak, więc to na pewno w jakimś stopniu myślę, że nie jest do końca dobrym trendem, ale niestety mieszkania podrożały i każdy wie, jaki może przeznaczyć na to budżet. Jakie mieszkania się budują, jeśli chodzi o jakość? To możemy powiedzieć, że coraz więcej apartamentowców? Czy ja wiem? Chyba nie. Jeżeli chodzi o apartamentowce, to popyt jest taki raczej stały. Może trochę wyższy niż był parę lat temu, ale nadal mieszkania najchętniej kupowane, najchętniej poszukiwane to są właśnie takie mieszkania w takim normalnym standardzie. Jeżeli chodzi o ten standard podwyższony, tych mieszkań też się trochę sprzedaje, ale to nie jest tak dużo. Można powiedzieć, że tak, na działkach takich bardzo dobrych, wyeksponowanych w centrach miast budowane są apartamentowce i na nie znajdują się chętni, nawet też pod wynajem, dlatego że mogą później dostać czynsz, na przykład 3-4-pokojowe mieszkanie, 70-80 metrów w centrum miasta, na przykład w Warszawie czy w Krakowie, można wynająć nawet do 5000 zł. To wszystko zależy też oczywiście od tego, jak te mieszkania zostaną wykończone, jaki będzie standard tego mieszkania, nie tylko budynku, ale też mieszkania. I tak na koniec chciałem podpytać o kwestię cen mieszkań. No jak właśnie tutaj te ceny się zmieniają? 178 tysięcy oddanych mieszkań w roku ubiegłym. Prognoza na ten rok to 220 tysięcy, czyli ponad 40 tysięcy więcej mieszkań. Przybywa nam tych mieszkań, a jak z cenami jest? Ceny, to ciekawe, w tych dużych miastach, gdzie najwięcej się buduje i może właśnie dlatego, że dużo się buduje, te ceny nie idą tak w górę szybko, czyli Warszawa, Kraków to jest na poziomie 3,5-4%. Ktoś może powiedzieć, że opowiadam bajki, że wie, że w Krakowie czy w Warszawie inwestycja, która była sprzedawana parę lat temu, metr kwadratowy kosztował 7 tysięcy, a teraz kosztuje 9 z groszami. Ale patrzymy szacunkowo na całość, więc te najlepsze lokalizacje rzeczywiście one poszły nawet kilkanaście procent w górę, natomiast te słabsze dzielnice typu na przykład Białołęka w Warszawie, tam nadal możemy kupić mieszkanie w granicach 6-6,5 tysiąca za metr kwadratowy. Natomiast co ciekawe, to takie rynki jak Łódź, Katowice czy Poznań, tam są najwyższe wzrosty cen na poziomie 5-7%. Może dlatego, że tam naprawdę te mieszkania były bardzo tanie i nadal tych mieszkań za dużo się tam nie buduje. Mówimy oczywiście o mieszkaniach nowych. Nowych, oczywiście nowych. Ale to nie jest tak, że tak jak w 2008 te mieszkania, ceny mieszkań bardzo rosły, dlatego że był bardzo duży popyt. W tej chwili też jest spory popyt, ale to nie jest ten czynnik najważniejszy. Najważniejsze to jest to, że niestety robocizna bardzo podrożała, materiały budowlane bardzo podrożały i co też jest bardzo ważnym czynnikiem, działki budowlane. Tych działek budowlanych jest zagospodarowanie przestrzenne, słabo funkcjonuje nadal, tych gruntów jest mało i firmy muszą kupować coraz drożej i wtedy niestety ten metr kwadratowy do PUM-u
staje się drogi. Czyli na razie nie obserwujemy na rynku żadnej bańki spekulacyjnej, jeśli chodzi o nieruchomości. Na razie spokojnie. Ceny troszeczkę wzrastają, ale generalnie trzymają w jakiś sposób tam. Jeżeli są wahnięcia w cenie mieszkania na poziomie 5-7%, to możemy powiedzieć, że to jest taka stała cena. Jarosław Mikołaj Skoczyń, członek zarządu Emersona. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę o rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości rozgrzany, 10% wzrosty w styczniu i lutym w porównaniu z rokiem 2017, ze styczniem i lutym ubiegłego roku. Jeśli chodzi o liczbę oddanych mieszkań, a przypomnę, w całym zeszłym roku 178 tysięcy nowych mieszkań zostało oddanych do użytku. Prognoza na ten rok to 220 tysięcy. To wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. O godzinie 12 prosto z parkietu, a o godzinie 13 Rzecz o Prawie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.